Historia, to jest film, który opowiada historię kobiety m, po pięćdziesiątce, która na skutek przypadkowego spotkania z wibratorem odkrywa własną seksualność. Przypadkowe spotkanie z wibratorem! Więc na, na skutek y, y, przypadkowego spotkania z wibratorem odkrywa własną seksualność w stosunkowo późnym wieku i dzięki temu wyzwala się jako kobieta, wyzwala się jako człowiek, osiąga odkrywa, wolność. tak, od, osiąga wolność. Czyli kobiece ciało staje się polem emancypacji. Skąd wziął się pomysł, żeby powstał film Wiktoria? Pomysł przyszedł z życia. Myślę, że bardzo potrzebujemy takich historii, kobiecych historii, yy, opowiedzianych kobiecym głosem. Głosem Katarzyny, głosem Małgosi. No i twoim. I moim. No i twoim. <laughs> Domyślam się, że pani w jakiś sposób zależało, żeby właśnie ten głos był pani Kasi, żeby był Pani Małgorzaty. Jak się zaczęła Wasza współpraca, jak się znalazłyście? Ja jestem również aktorką, właściwie od tego zaczęłam swoją drogę artystyczną. I dla... Wspaniałą aktorką. <grym> aktorką. <grym się> aktorką. Tak, i dlatego nie wyobrażam sobie zafundowania aktorkom, starszym koleżankom, czy w ogóle aktorom, doświadczenia, którym jest casting. Więc ta historia była pisana dla Katarzyny, dla Małgorzaty i dla Piotra Cerwusa, który również jutro z nami będzie na projekcji. Ona, ona po prostu powstała i była szyta pod nich. A zapytam mhm. Panią Katarzynę, czym dla Pani jest ten film? co sprawiło, że pani chciała wziąć w ten udział i pewnie o jakąś misję, bo mam wrażenie, że to nie jest historia jakby jednej osoby przedstawionej w filmie, ale tysięcy czy milionów kobiet. To bardzo pięknie powiedziane. Na pewno na pewno tak jest. Moja przygoda z Karoliną zaczęła się no, dobrych parę lat temu, z Małgosią to jeszcze dawniej, w, w szkolnej ławie, ale tak naprawdę to, jaką Karolina jest aktorką i reżyserką, i też Twórcą scenariusza. Poznałam wiele lat temu, chyba w 2017 roku, kiedy kręciłyśmy z Magosią film i zresztą z Karoliną film Siedem Uczuć Marka Koterskiego. I dziewczyny mnie zaprosiły na spektakl Zła Matka autorstwa Karoliny i Krzyśka Szykalskiego, w którym zagrały. Właśnie dwie złe matki, <śmiech> <śmiech> czyli Małgosia i, i Karolina. Ja byłam zachwycona tym, tym spektaklem, nie, nie tylko z przyjaźni, ale też po prostu zachwyciła mnie odwaga mówienia. Od, sam tytuł jest bardzo wymowny Zła matka czyli tak jak jesteśmy, często kobiety jak są postrzegane. Pomimo wysiłków, pomimo miłości, pomimo oddania, poświęcenia, to jest, to jest właśnie mowa o kobietach. Krótce po tym doświadczeniu Karolina bardzo szybko skontaktowała się, zresztą oczywiście przez Małgosię, bo one były blisko, że, 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 że ma w głowie, że studiuje również reżyserię filmową i że przygotowuje się do, do filmu takiego dyplomowego. I, i, I że pisze właśnie scenariusz, historię specjalnie dla mnie i, i dla Małgosi i, i dla Piotra Cervusa. I, i, I opowiedziała mi, co to jest. Ten, ten scenariusz ulegał przemianom, tak jak mówię, to było bardzo dawno temu, parę lat temu. No, później niestety jeszcze, oczywiście, jest to film krótkometrażowy, to jest 30-minutówka, więc na te filmy, pomimo no, wielkiego wkładu takiego artystycznego, i, i są to bardzo pociągające filmy, ale generalnie na te filmy nie ma pieniędzy. Także jest, to jest podstawowa trudność z wyprodukowaniem tych filmów. Więc to troszeczkę trwało, w międzyczasie pojawiły się takie zastrzeżenia, że dlaczego bohaterkami filmu mają być takie stare babki, skoro, skoro powinny to być ewentualnie 40-latki. Także tutaj Karolina, która jest znacznie od nas młodsza, no, no miała bardzo duże wydaje mi się, ciśnienie i też utrudnienie, mając nam myśli, że tworzy ten film dla nas. I, i tak widzi y, tę opowieść właśnie o kobietach o ludziach, którzy są o kobietach, które znajdują się gdzieś tam w smudze cienia, które są niewidoczne, akurat postać Małgosi jest inna i jest jak gdyby dla mojej postaci wyzwoleniem, ale y, ale moja postać jest po prostu zapomniana, ona mogłaby nie istnieć ona dalej żyje i funkcjonuje ale żyje w jakimś oddaniu mężowi pewnie już dorosłym dzieciom i po prostu, jakby nie ma jej, jest niejako jakimś rodzajem. To jest może nie do końca nazwane, ale rodzaj jakiegoś niewolnictwa, czy też służalczości wobec no, takiej jakiejś nadrzędnej wartości, jakim jest mężczyzna. Ale w każdym razie wracam do, do meritum sprawy, czyli do naszych baranów, jak mówią Francuzi. Czyli do naszej wiktorii, czyli do naszego zwycięstwa. No, 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 no Nie, no bo film jest naprawdę wspaniały. że y, y, Myślę, że to, co Karolina zrobiła, co pisała, to było bardzo, pomimo że fikcyjne, ale tak jak powiedziała na początku, z życia wzięte, bo to, jest, to są historie nie tylko tej jednej kobiety, nie Karoliny, nie tylko domniemanej historii. Mojej bohaterki czy bohaterki Małgosi Wioli, która jest diametralnie różna, pomimo że jesteśmy w jednym wieku, ale reprezentujemy zupełnie inne kobiety, jesteśmy zupełnie innymi kobietami w filmie. Tak To, to po prostu są to historie osobiste, i tylko taka historia osobista ma szansę przebić się. Przez ekran, dotrzeć do widza, dotrzeć do ich, przepraszam, to może brzmi patetycznie, ale dotrzeć do ich serc, czy raczej do energii, do emocji, do nawet nie przez proces myślowy, nie przez nazywanie, nie przez. O tym jest też prawdziwe kino. Kiedy porusza po prostu jakieś struny w człowieku i gra na jakichś instrumentach, o których odbiorca. Być może nawet sobie nie zdaje sprawy, że w nim istnieją, czy też w ogóle nie ma odwagi. Po to są artyści, żeby wyzwolić odwagę w ludziach do myślenia, do czucia, do czucia po prostu rzeczy, których boją się dotknąć. Chciałbym tylko powiedzieć, że dla mnie ten film jest bardzo ważny i yy, ta właśnie ta, ta bliskość, która się nawiązała między Amelią i Wiolą. Dobrze mówię, tak, Anno i Wiolą. To, co ja poczułam, ym, kiedy patrzymy sobie w oczy, to mam nadzieję, że ta chemia i to coś, co w nas jest, przejdzie przez cudzysłow... w cudzysłowie rampę i, i po prostu widz również to odczuje. I, i, i... dla mnie ten film ym, jest też o takiej solidarności kobiecej. O tym, że, ym, że kobieta. Ym, może i powinna i musi pomagać drugiej kobiecie. Dla mnie to jest bardzo ważne. Zresztą od, od, w pewnym momencie mojego życia zaczęły mnie interesować tylko kobiety. Tylko ich historię. I jestem wdzięczna Karolinie i, i Kasi, że, że mogłyśmy to, to pokazać. I wierzę, że kobiety, które zobaczą ten film ym, poczują, poczują to, co my. I Wiktoria, zresztą, który naturalnie w filmie jest to imię e, e, symboliczne. E, symboliczne, czyli tej też, znaczy to jest to imię tego, tego e, pewnie, no trochę tutaj tak Przekręciłeś, taka jest, to jest taki jakiś, bo e, feminist, tak, femi ale też feministyczne imię tego też narzędzia, prawda, czyli tego wibratora, który w języku... to więził, się pojawiło później. To tak. się pojawiło później, natomiast Wiktoria oznacza zwycięstwo i to jest rzeczywiście zwycięstwo, te nasz, nasze bohaterki i, i ta nasza Amelia, Amelia, która doznaje przemiany w dużym stopniu dzięki drugiej kobiecie też,